Dzień dobry. W sumie po co mi to? Dzień dobry. O nie no. Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie z cyklu Non-Fiction November. Dzisiaj opowiem wam o dobrych książkach na temat pracy, na temat rynku pracy, na temat pracy w Polsce. Wymyśliłem sobie ten temat filmu, bo jest do tego okazja. 15 listopada w Gdyni, w Muzeum Emigracji, odbywa się taki cykl spotkań poświęconych właśnie pracy i tym książkom, które tutaj mam na dole. I ja będę prowadził jedno spotkań tego cyklu, właściwie spotkanie otwierające, bo w piątek, 15 listopada, o 17.30 porozmawiam z Markiem Szymaniakiem, autorem książki Urobieni. I może od tej książki sobie zaczniemy, bo to jest książka chyba z tego całego zestawu, który mam przygotowany, najbardziej wyjątkowa, najbardziej teraźniejsza, najbardziej dotycząca współczesności i wyłącznie jej poświęcona. Mocna, szokująca czasami. Czyta się niektóre teksty z niedowierzaniem. Gdzieś przeczytałem taki komentarz od jednej czytelniczki, chyba to była czytelniczka, która napisała, że to się czyta jak fikcję, mimo że to jest non-fiction, z tego względu, że trudno czasami uwierzyć, że to, co pisze Marek Szymaniak, jest prawdą. O polskim rynku pracy, o tym, jak pracownicy są wyzyskiwani, jak są nieszanowani. Myślę, że po trochu dotyczy wszystkich nas, wszystkich, którzy pracują albo pracowali, nie tylko w korpo. Druga książka to jest książka, która też opisuje współczesność, ale bardzo dużo miejsca poświęca też temu, co było, takiej ewolucji stosunku pracy, ewolucji praw pracowniczych. Bo Olga Gitkiewicz w Nie hańbi opisuje to, jak się poprawiały warunki pracy na przestrzeni ostatnich 100 lat, ale pokazuje też współczesność i pisze o tym, jak dzisiaj wygląda rynek pracy i znajduje bardzo wiele paradoksów, bardzo wiele absurdów tego rynku. Na przykład pisze o tym, że w jednej miejscowości, mimo że jest wysokie bezrobocie, nie można znaleźć pracowników do pracy. Ta książka była nominowana do Nike, ona była w szerokiej dwudziestce Nike chyba dwa lata temu. Nie hańbi. Aleja Włókniarek to jest książka, jak sama nazwa wskazuje, o włókniarkach z Łodzi, o włókniarkach, które do dzisiaj nie mają swojej alei, bo Aleja Włókniarek to jest troszkę taki, powiedziałbym nawet prześmiewczy tytuł, bo w Łodzi jest Aleja Włókniarzy, mimo że włókniarki stanowiły ogromną większość pracujących w przemyśle włókienniczym, a nie pamięta się o nich. Kiri sobie zjada swój obiad, właściwie dojada. To jest opowieść o kobietach, które na przykład bardzo często przejmowały role, które w naszym społeczeństwie niewłaściwie okazuje się, przypisane są mężczyznom, czyli kobiety były bardzo często, włókniarki były bardzo często jedynymi żywicielkami rodziny, albo po prostu zarabiały więcej. A jeżeli były jedynymi żywicielkami rodziny, to mężczyźni przejmowali ich rolę w domu, czyli zajmowali się domem i to było normalne. Więc ta książka pokazuje, że takie sztywne dzielenie ról na to, że to facet powinien więcej zarabiać i dbać o rodzinę, jest bez sensu, bo nawet historia pokazuje, że tak nie zawsze było. I kolejna książka o pracy, też pokazująca pracę kobiet historycznie, czyli opisująca to, jak to kiedyś wyglądało i jak pracowały robotnice. Tutaj też jest o włókniarkach, ale nie tylko. Tytuł tej książki jest bardzo wymowny, jak go przeczytam, bo nie umiem spamiętać. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Bardzo wymowny. I znowu w samym tytule widzicie ten taki przymus, jak gdyby łączenia ról, że kobieta musi pracować, ale jeszcze musi się zająć domem i musi być w tym domu aniołem. To jest też książka, podobnie jak Aleja Włókniarek,
o niezauważaniu kobiet, o niepoważnym traktowaniu kobiet, mimo że kobiety, że grupa robotnic, bo tutaj jest o kobietach pracujących, zyskiwała już w XIX wieku na znaczeniu, to ona cały czas, ta grupa, nie była zauważana nawet przez feministki, nawet przez emancypantki, bo wtedy się chyba feministki nie mówiło, prawda? Myślę, że ta książka Alicji Urbanik-Kopeć bardzo dobrze łączy się, bardzo dobrze koresponduje z Aleją Włókniarek i z Niehańbi. To tyle o tych książkach. Mam nadzieję, że którąś z nich Was zainteresowałem. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych książek, to po prostu napiszcie w komentarzu, pytajcie, ja chętnie odpowiem, rozwinę. No bo tak jak powiedziałem, te filmiki Non-Fiction November, one będą takie szybkie. Chcę Wam prezentować dobre książki, mniej je omawiać, ale po prostu inspirować do czytania, a później być może do dyskusji, jeżeli będziecie chcieli. No, to tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dajcie lajka, jeżeli podobał Wam się ten filmik. I zasubskrybujcie kanał, bo już jesteśmy bardzo blisko 1000. Nawet setki nie brakuje już. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, czyli jutro.